Ty. Ale już? No. No. No, no, dawaj, dawaj. Słuchajcie, byłem na pierwszym obozie. Byłem na pierwszym obozie z chłopakami spływania. Znaczy nie na pierwszym, na pierwszy obóz, gdzie piłem wódę. Pierwszy obóz, gdzie piłem wódę i to pierwszy mój alkohol był w życiu. No. Po treningu poszliśmy sobie kupić do Menel Shopa wódeczkę. Pamiętam, to była ćwiartka żubrówki z tą taką trawą w środku. Lat miałem 15 wtedy. Aha. No i jeszcze do popitki tam weszła cola. No i zbliża się wieczór, godzina 20. Mówimy, no dobra, to co? To pijemy. Wziąłem tą ćwiarę, wyjebałem na 3 łyki. I mówię, kurwa, nie no dobra, idę jeszcze dokupić. No i tak z 20 minut później mnie pierdolnęło w dekiel, że ledwo widziałem na oczy. Moje ziomki też porobione w pokoju. No i stwierdziliśmy, że fajnie było coś zrobić. No i wymyśliliśmy, żeby się zesrać do wora wszyscy w 5 osób po zakupach. No i każdy kurwa z kosza na śmieci zdjęliśmy worek, założyliśmy ten worek z Biedrony. Zaczęliśmy tam srać w całym pokoju, pierdoliło gównem, niemiłosiernie. No i potem stwierdziliśmy, że nie będziemy z tego z worka wypierdalać do kibla, tylko że po prostu wyrzucić to przez okno. No i nikt nie chciał tego zrobić, więc żeby było sprawiedliwie, zaczęliśmy grać w marynarza, to wypierdala tą srakę przez okno. No i niestety padło na mnie, więc wziąłem ten jebany wór. Otworzyliśmy okno, ja tam napierdalam śmigło tym worem, obroty robię, no i pierdolnąłem w pośrodku w tą framugę, co rozdziela okna i to cała sraka kurwa w pokoju się rozpierdoliła po łóżkach i po ścianie. I wszyscy w piątkę spaliśmy na jednym łóżku w drugim pokoju. O kurwa. Ty, a co na drugi dzień, jak przyszedł ten wychowawca? No i... Nie no, a co było pani potem? Pani to sprzątała niestety na drugi dzień. Bardzo mi głupio z tego powodu.